punkt. Dobry wieczór, Ryszard Gromadzki, witam państwa, a dziś będziemy próbowali trafić w punkt z moim gościem, a będzie nim ksiądz profesor Dariusz Oko, filozof, teolog z Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Szczęść Boże, dobry wieczór, księże profesorze. Daj Boże, witam pana, witam państwa. Księże profesorze, obserwujemy w ostatnich miesiącach wzmożenie takich agresywnych działań ze strony środowisk LGBT, tak się określających w Polsce. Z drugiej strony mam wrażenie, mamy do czynienia z takim dość pasywną reakcją ze strony rządu na te agresywne wystąpienia, które się mnożą z każdym tygodniem. Mamy też opracowany po kilku latach, po trzech latach bodaj, dokument Konferencji Episkopatu Polski odnoszący się do ideologii gender, do postulatów, które forsują środowiska LGBT+, gdzie mowa jest o szacunku, o potrzebie tolerancji. Z drugiej strony mamy agresję. Moje pytanie brzmi, gdzie kończy się tolerancja, a gdzie powinien rozpocząć się taki pryncypialny opór, przeciwstawianie się tym środowiskom, ich agendzie? Tutaj może warto przypomnieć na podstawowe znaczenie słowa tolerancja, które oznacza znoszenie czegoś, co uważamy za złe, ale uważamy, że jesteśmy za słabi, żeby to usunąć, albo nawet jeżeli mamy dość siły, żeby to usunąć, to próby usunięcia tego powodowałyby szkody i cierpienia jeszcze większe. I taką tolerancję musimy nieraz w życiu stosować, chociażby w rodzinie, kiedy ktoś z naszych bliskich zachowuje się źle, ma na przykład jakieś nałogi, palenie papierosów, które jest szkodliwe dla niego i dla otoczenia, ale jest członkiem rodziny i to znosimy, chociaż tego nie akceptujemy. I tak podobnie, jeżeli mamy w rodzinie narkomana, to do pewnego stopnia tolerujemy, nie wyrzucamy go od razu z domu, bo chcemy ocalić człowieka. I podobnie stosujemy tolerancję wobec ludzi o jakichś dziwnych zachowaniach, poglądach, tylko nie kiedy tolerujemy, to w tolerancji zawiera się niechęć do propagowania tego. Uważamy to za złe i z jednego z tych dwóch powodów nie jesteśmy w stanie tego zmienić, ale nie chcemy, żeby tego było więcej. Natomiast zauważmy, że ta strona genderowa przekręca to znaczenie na dwa sposoby. Po pierwsze, tolerancję zaczyna akceptować z entuzjazmem, identyfikować z entuzjazmem, akceptacją, bo oni od nas oczekują tolerancji, ale właściwie chcą, żebyśmy ich akceptowali z entuzjazmem. A po drugie, oni stosują tak zwaną tolerancję represywną, którą zaproponował ich czołowy ideolog Marcuse, który mówił, że tolerancja, tak, to jest dla lewicowców, ale nie dla prawicowców. Prawicowcy są do wyeliminowania. To jest niesamowite obłuda, zakłamanie. I gdzie kończy się tolerancja? Wtedy, kiedy uważamy, że to zło jest zbyt wielkie, kiedy już za bardzo zagraża dobru społecznemu, nie możemy tego tolerować. Na przykład jak... A czy mamy, zdaniem księdza profesora, z takim stanem do czynienia w Polsce już teraz? Oczywiście. Tutaj trzeba sobie zdawać sprawę, że mamy do czynienia z walką na śmierć i życie. Genderyści są jak komuniści. Ja 15 lat zajmuję się tym tematem i poznałem więcej dzieł genderystów niż zapewne większość genderystów i dobrze wiem, jaki jest ich plan, jaka strategia. Najkrócej mówiąc, żeby ich rozumieć, to genderyści są jak komuniści. Genderyści to są jakby neokomuniści, neobolszewicy, którzy mają podobny cel totalitarnej, absolutnej władzy nad światem i stosują do tego niegodziwe środki, podobnie jak komuniści, tylko nie od razu już tak na masową skalę rozlewu krwi, to się okazało nieskuteczne, tylko jakby innych środków, ale podobnie przestępczych czy bandyckich. Musimy sobie zdawać sprawę, że stoimy naprzeciw ludzi, którzy są niesamowicie obłudni, zakłamani jak komuniści, którzy mają pełne usta tolerancji, ale nie mają tolerancji za grosz. Zauważmy, że tam, gdzie osiągają władzę, jak już w szeregu krajów Zachodu, unicestwiają inaczej myślących do końca. Najpierw w sferze publicznej, takie osoby w ogóle nie mają prawa zabierać głosu w sferze społecznej, medialnej. To jest jakby zabijanie medialne, publiczne, które ma skończyć się w ogóle wyeliminowaniem tych ludzi ze społeczeństwa.
Fizycznym wyeliminowaniem, czy takim dalekosiężnym, strategicznym celem tych środowisk jest na przykład zniszczenie Kościoła katolickiego? Bo w świetle tego, co słyszymy w tej narracji, wydaje się to zupełnie oczywistym. To nie jest cel dalekosiężny, to jest cel bliski. To po prostu trzeba sobie zdać sprawę, że to są ludzie opętani rządzą władzy nad światem. Oni się uważają za najmądrzejszych, bo są ateistami, bo genderyzm to jest ideologia stworzona przez ateistów. I oni uważają, że są najmądrzejsi, bo no, wszyscy ludzie to inteligentne zwierzęta, a oni są najbardziej inteligentni, bo wiedzą, że Boga nie ma. I tacy ludzie jak pan i ja, to są dla nich podludzie, którzy nie mają prawa głosu. Docelowo należy wyeliminować. Oczywiście. I Kościół, który szczególnie jest wspólnotą ludzi wierzących, musi być zniszczony, jak został już zniszczony w wielu krajach Zachodu, ponieważ no, często stanowił największą przeszkodę w ich planach. I teraz to się dzieje w Polsce. Trzeba sobie zdać sprawę, to nie są jakieś przekomarzania. To jest walka na śmierć i życie. Oni chcą władzy absolutnej, taką jak już mają w niektórych krajach Zachodu, a po drodze muszą zniszczyć Kościół. I jeżeli my nic nie będziemy robić, to na pewno przegramy tą walkę. To nie da się tak słodko mówiąc, pluszowo obronić. No to jest podobnie jak 100 lat temu. Gdybyśmy tylko dialogowali z bolszewikami, to by nas unicestwili. Jakbyśmy przegrali z bolszewikami, to oni by wymordowali miliony ludzi w Polsce, tak jak to robili w Związku Radzieckim. No, księże profesorze, 100 lat temu z bolszewikami nasi żołnierze, mimo że panowała też pandemia hiszpanki, nie walczyli w maseczkach. Dzisiaj policja holuje, eskortuje agresywnych demonstrantów LGBT w gumowych rękawiczkach i w maseczkach. To taki kontrast do tego, co działo się 100 lat temu. Ale moje pytanie brzmi, czy okoliczności pandemii nie sprzyjają pewnemu przyspieszeniu tego globalnego projektu, który oparty jest na takim lewicowym czy radykalnie lewicowym paradygmacie? Jak się wczytać w tezy przed przyszłorocznym forum światowym w Davos, to ma tytuł Wielki Reset, to jako żywo wpisuje się to w to, co przed chwilą ksiądz profesor powiedział. Oczywiście tam nie ma takich stwierdzeń, które radykalnie definiują te cele, ale ewidentnie mamy konteksty, które wpisują się w cele ruchu LGBT plus gender i to w tej najbardziej jaskrawej, radykalnej postaci. Czy pandemia może sprzyjać przyspieszeniu tego procesu, tego projektu, nazwijmy to w ten sposób? Oczywiście, to jest elementarz każdej rewolucji. Rewolucjoniści chcą obalić dotychczasowy porządek, osiągnąć władzę totalitarną, wykorzystując kryzysy. Kiedy szerokim rzeszom społeczeństwa zaczyna się źle dziać, oni chcą ich złość, oburzenie skanalizować w celu obalenia rządu i przechwycenia władzy. No, dokładnie tak zrobili w rewolucji bolszewickiej. Kiedy ludzie cierpieli bardzo na skutek I wojny światowej w Rosji, byli niezadowoleni, głodowali, to pomogło małej garstce w sumie ekstremalnych rewolucjonistów przechwycić władzę. Podobnie teraz starają się robić, ponieważ pandemia powoduje, że wiele osób, szczególnie biednych, biednieje jeszcze bardziej, ma większe trudności, którzy mają pracę nielegalną, jak we Włoszech czy we Francji. I oczywiście, że chcą z jednej strony wykorzystać to niezadowolenie społeczne dotychczasowego społeczeństwa, ale też imigrantów, muzułmanów, szczególnie na przykład środowiska muzułmańskie, które wcale się na ogół nie integrują z europejskimi, bo oni nie chcą się integrować, tylko dominować nas. No, mają być dodatkowymi oddziałami, które obalają stary porządek. To ewidentnie widać, że lewica rewolucyjna w Europie jednoczy się z muzułmanami, żeby obalić wyższą kulturę duchową, europejską, chrześcijańską. I to na przykład im się już udaje w Szwecji czy we Francji, no bo głosy muzułmanów na lewicę plus głosy lewicy zwykle przeważają szale. Natomiast w Ameryce widzimy, że lewica z kolei jednoczy się z niezadowolonymi mieszkańcami gett murzyńskich, żeby tam z kolei robić rewolucję. Co emanuje w postaci ruchu Black Lives Matter, który rzeczywiście jest takim konglomeratem radykalnej lewicy, również pod znaku queer, gender i tak dalej. Czy częścią tego zamiaru, tego planu są również koncerny technologiczne, które w okresie pandemii no, mają ogromną rolę, jeśli chodzi o pewną
taką globalną wręcz infiltrację, kontrolę. To jest przecież też narzędzie, które w dokumencie, o którym wspomniałem, o tym wielkim resecie, dla nich przewidziano, dla tych koncernów, wielką rolę w tym przekształceniu społeczeństwa i to w skali globalnej. Oczywiście, no, trzeba pamiętać, że koncerny globalne mogą postępować głęboko niemoralnie. No, zauważmy, że sama lewica, genderyści, którzy tak jednoczą się z koncernami, zarazem z drugiej strony bardzo słusznie oskarżają ich o bardzo niegodziwe działania, kiedy dążąc do maksymalnego zysku niszczą zasoby naturalne ziemi, a także bezwzględnie wykorzystują biedną ludność, na przykład w Indiach, Bangladeszu, płacąc im, czy jeszcze wcześniej w Chinach, płacąc im głodowe stawki. To lewica krytykuje, bo to no, są straszne działania, ale tutaj akurat z nimi chce się jednoczyć. Ale to pokazuje, że takie koncerny są zdolne do działań najbardziej niegodziwych właśnie ze względu na zysk. I są gotowe podporządkować się, współpracować z najgorszymi ideologami, jeżeli obiecują sobie potem korzystne wyniki finansowe. Tu można wspomnieć też o wielkich koncernach niemieckich, które tak gorliwie właściwie wszystkie współpracowały z Hitlerem, z nazistami, czyli pomagały dokonać największych zbrodni w dziejach świata. No, można też wspomnieć o systemie gospodarczym Związku Radzieckiego, który też był całkowicie na usługach tego zbrodniczego systemu. Więc historia uczy nas, że szefowie wielkich koncernów mogą współpracować z najgorszymi zbrodniarzami, wspierać najgorszych ideologów. I teraz historia się powtarza, ponieważ uważają, że w tym jest ich interes, dlatego że genderyści już w wielu rejonach świata rządzą, to dla ich biznesu będzie dobre, jeżeli będą z nimi współpracować. Poza tym często szefowie tych koncernów sami już mają wypłukane mózgi przez ideologię gender i oni nieraz wierzą to, tak jak no, szefowie koncernów niemieckich wierzyli w nazizm, popierali Hitlera, szefowie koncernów sowieckich wierzyli w komunizm, tak oni wierzą w genderyzm. To jest taka ideologia spajająca, zresztą podczas wspomnianego przeze mnie już po raz wtóry w tej naszej rozmowie forum w Davos, przedstawiciele tych koncernów, które tam występują, czyli największych globalnych graczy w wielu branżach gospodarki, no, w sposób absolutnie jednoznaczny identyfikują się z tą ideologią. Ksiądz profesor wspomniał o tym, że najwyższy czas na opór. O jaki opór chodzi wobec tego? Czy to ma być modlitwa, tak jak teraz słyszymy, czy potrzeba jest działań systemowych, systemowego odporu, którego mam wrażenie nie ma? Znaczy jest i w porównaniu z Zachodem jest o wiele większy, ale jest na pewno za słaby. No, trzeba podkreślić dwa obszary. Tak jak pan mówi, modlitwa, ponieważ no, ci ludzie, zarozumiali ateiści, którzy są nieraz miliarderami, oni w swoich rachunkach nie uwzględniają Pana Boga. Tak jak Stalin nie uwzględniał Boga, mówiąc o swoich dywizjach, oni mają miliardy i oni często uważają się za najmądrzejszych na świecie. No, myślą tak, no my mamy miliardy, my rządzimy tysiącami ludzi, to my mamy prawo decydować w ogóle o całej ludzkości. To jest też niesamowita pycha, zarozumiałość. Bo często też humanistycznie to są ludzie niesamowicie prymitywni, o czym świadczy chociażby to, że wierzą w tak prymitywną, absurdalną ideologię jak gender. Ale no, trzeba sobie zdać sprawę, że tutaj trzeba pomocy Bożej oczywiście, bo bez Boga tak czy inaczej żadne życie się nie może udać. I to jest nasza nadzieja, bo podobnie byli zarozumiali pyszni wyznawcy w Niemczech nazizmu, w Rosji komunizmu. No i historia dowiodła absurdalności, zbrodniczości ich wiary. I podobnie jest teraz z genderyzmem, ale to, co my mamy robić, to można powiedzieć, jest walka o świadomość ludzką, świadomość społeczną. Tak jak kiedyś, 100 lat temu, nasi żołnierze walczyli o teren Polski, tak teraz właściwie zasadnicza walka dokonuje się w obszarze świadomości społecznej. Ponieważ do programu genderystów należy opanowanie tej świadomości poprzez szczególnie trzy środki: edukację, kulturę i media. To jest ich plan, jak wiemy, już przedstawiony przez Gramsciego, który w dużym stopniu udało się sukcesem zrealizować na Zachodzie, ponieważ właśnie przez te trzy elementy kultury chcą zmienić świadomość ludzi. A kiedy ona jest zmieniona, no to ludzie wybierają według tej skrzywionej, chorej świadomości, z wypranymi mózgami przez gender, można powiedzieć, czyli wybierają polityków, którzy popierają genderyzm. A jak ci dochodzą do władzy, no to jeszcze wzmacniają wpływy genderyzmu w mediach, w kulturze, w edukacji i ustanawiają takie prawa, które mają być jak kaganiec, obroża na społeczeństwie, które jak kajdany, dyby, łańcuchy, które nigdy już mają się nie pozwolić uwolnić z tego systemu szaleńczej ideologii genderowej.
I ten plan niestety na Zachodzie już w dużym stopniu został zrealizowany. Ci ludzie są zniewoleni tą ideologią, nawet jak giną, no kiedy widzą, że na przykład jest rewolucja na ulicach robiona przez muzułmanów albo też przez jakieś mniejszości narodowe w Stanach Zjednoczonych, które robią rewolucję, podpalają kraj, dosłownie podpalają. Przejmują kontrolę nad miastami, nad społecznościami. To obserwujemy przecież właśnie. Są tak ogłupieni, że nawet to były przykłady w Szwecji, że Szwed pobity ciężko przez imigrantów muzułmańskich na oczach dziennikarza, który podchodzi do niego i pyta, co on o tym myśli, to mówi, że to nic takiego, no, o mało by go nie zabili. No, po prostu tak można głupić ludzi. Więc teraz można powiedzieć, są dwa obszary działania. Z jednej strony modlitwa, a z drugiej świadomość. My musimy walczyć o świadomość ludzi, przy czym w Polsce jeszcze mamy szansę, ponieważ jednak no, mamy rząd, który jest nie tylko nominalnie, ale realnie antygenderowy. I teraz jest czas obrony, szczególnie na porze edukacji, kultury i medialnej. Teraz polem walki jest, można powiedzieć, świadomość społeczna, bo jaka będzie ta świadomość, takie będą wybory polityczne ludzi i takich polityków będziemy mieć na szczycie, którzy ustanowią takie prawa progenderowe, prototalitarne albo broniące społeczeństwo i wyższą kulturę duchową przed tym kolejnym strasznym totalitaryzmem. I... Księże profesorze, wejdę w słowo, ale czy w takim razie ksiądz mówi, że mamy rząd, który jest antygenderowy, czy ten rząd nie powinien działać w sposób bardziej zdecydowany? Mamy przypadek Zagończyka, chociaż to nie jest dobre słowo, awanturnika może, który określa się jako queer anarchista, czy też queer chrześcijanin, jakiego Michała Esz, który w ordynarny sposób lży ministra sprawiedliwości, lży swój kraj, nie ma żadnej reakcji. To nie jest to świadectwo słabości, które ośmiela tego rodzaju awanturników do kolejnych ekscesów, oswaja społeczeństwo z tego rodzaju ekscesami. To niebezpieczny trend, mam wrażenie. Tak, no, trzeba wprost powiedzieć, że no, mamy tutaj też do czynienia wprost z zachowaniami bandyckimi, ponieważ w ogóle genderyści chcą dojść do władzy w sposób niegodziwy, łamiąc zasady demokracji, manipulując. Tam jest pełno kłamstwa, manipulacji, tak właśnie jak u komunistów. Sięgają też po zachowania bandyckie, no bo napaść i pobić człowieka, jak to wszyscy mogą zobaczyć, jest zachowaniem bandyckim. Więc tutaj szczególnie widać, dlaczego oni się zachowują w sposób bandycki, bo w ogóle stosują metody bandyckie, niesprawiedliwe, niegodziwe, żeby osiągnąć władzę. Natomiast działania rządu można o tyle rozumieć, że wiadomo, że w ramach tej walki o świadomości ludzi, o świadomość, bardzo ważne są obrazy. No i wiadomo, że jeżeli policja by działała bardziej gwałtownie, no to oni tylko czekają na takie obrazy, żeby pokazać we wszystkich mediach na świecie, jak to okrutnie krzywdzą genderystów. I to już jest w mediach niemieckich czy angielskich, które ja obserwuję, czy moi przyjaciele. To jest przykład też ich kolejnego kłamstwa manipulacji. Oni pokazują aresztowanie, uwięzienie genderysty, który zachował się w sposób bandycki i zasługuje w pełni na więzienie, aresztowanie, i mówią, no jaka biedna aresztowana ofiara. No to jest podobnie jakby pokazać aresztowanie człowieka, który zgwałcił, zamordował, okradł, i powiedział, no jaki biedny, aresztują go. No i z tego musimy sobie zdawać sprawę, żeby nie dostarczać amunicji naszym przeciwnikom. I ja myślę, że generalnie ta strategia... A czy to nie tworzy takiej pułapki niemożności? No bo jeżeli będziemy uważać tak bardzo na okoliczności, na przykład powstrzymania tych najbardziej agresywnych ekstremistów, no to może wręcz uniemożliwiać jakiekolwiek zdecydowane działania ze strony organów państwa. Nie, ja myślę, że trzeba działać zdecydowanie, ale łagodnie, pamiętając o tym oku kamer, które jak oko diabła tylko czekają, żeby coś uchwycić i potem to rozdmuchać do niebotycznych rozmiarów. No musimy sobie z tego zdawać sprawę. To jest jakby działanie pod okiem snajpera, prawda? Jak na wojnie snajper tylko czeka, żeby nam włożyć do głowy kulkę, tak ci niegodziwi pracownicy mediów czekają, żeby przedstawić taki obraz. Aresztujemy bandytę, bo każdy bandyta, obojętnie czy genderowy, czy niegenderowy, powinien być aresztowany i trafić do więzienia, ale musimy wiedzieć, jak to zostanie przedstawione na Zachodzie, prawda? Dlatego ja myślę, że generalnie ta strategia niebywałej łagodności, no chociażby, którą, jak porównamy z tym, co robi policja francuska, prawda? I tam jakoś nie ma problemów. Jest, mi się wydaje, się generalnie dobra, tylko musi być stanowcza i konsekwentna. Każdy, kto łamie prawo, każdy bandyta, także bandyta genderowy, ma być aresztowany. A inna rzecz, i dobrze, że ten człowiek, który dopuścił się takich przestępstw, został aresztowany, bo na to zasłużył.
ale już inna rzecz, że sąd go zwalnia, prawda? To jest też pytanie, na ile to jest decyzja polityczna, ale myślę, że tutaj się zachowano dobrze. No, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że stanowczość musimy prezentować szczególnie w obszarze walki o świadomość, obrony tej świadomości. Tu musimy mówić jasno. Bo tutaj się rozstrzygnie ta walka przecież. Tak, no bo wie pan, no trzeba też pamiętać, że walka nie rozstrzygnie się tutaj, czy będzie jeden bandyta genderowy, czy drugi mniej, czy więcej aresztowany, tylko rozstrzygnie się świadomości ludzkiej. Bo też trzeba powiedzieć, nie tylko media zachodnie, ale też genderowe media polskie tak to przedstawią, tak zakłamany, zmanipulowany sposób. No, trzeba pamiętać, że generalnie tak, no to jest, ja tak staram się oczywiście tych 15 lat studiów syntetycznie przedstawiać, generalnie genderyści są jak komuniści. Ludzie, którzy mają pewną wiedzę, doświadczenie, wiedzą, jak potwornie kłamali komuniści. No prawdę mówili przez przypadek, albo po to, żeby jeszcze więcej skłamać często. I podobnie genderyści. Musimy to brać pod uwagę i też no, wiedzieć, że walczymy o świadomość Polaków, także tych, którzy oglądają takie media progenderowe, zakłamane, propagandowe, które są często jak wulkany kłamstwa i nienawiści. I nie powinniśmy im dostarczać jeszcze amunicji. Księże profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dziękuję i przede wszystkim życzę i radzę, żeby trzymać się Pana Jezusa Matki Bożej, bo nasi przeciwnicy są potężni, naprawdę. Mają miliardy, setki miliardów dolarów na to działanie, ale też Stalin miał miliony żołnierzy i nie dał rady. I on odszedł na wieczną hańbę, a Polacy, którzy trzymali się Boga, jak święty Jan Paweł II, święta siostra Faustyna, błogosławiony ksiądz Popiełuszko, święty Maksymilian Kolbe, też ofiara tych potwornych bandytów, zbrodniarzy niemieckich, są chwale nieba. A ci mordercy, no nie wiadomo, gdzie są, trzeba się o nich martwić, więc trzymajmy się Pana Jezusa Matki Bożej, a reszta będzie nam dodana. Nawet jakby nas mieli zabić, to lepiej być z Bogiem przeciwko największym bandytom, ideologom, totalitarystom świata, niż z największymi bandytami, ateistami, totalitarystami przeciw Bogu. Z Panem Bogiem, księże profesorze, do zobaczenia. Dziękuję, szczęść Boże, dobranoc. To była rozmowa w punkt, której gościem był ksiądz profesor Dariusz Oko, filozof, teolog z Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Ryszard Gromadzki, dziękuję. Do zobaczenia.